jest program Warto Rozmawiać. Witam w nowym roku. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj rozmawiać chcemy o tym, czy grozi nam bankructwo systemu emerytalnego. A zatem, czy jedynym ratunkiem będzie wydłużenie czasu pracy, opóźnienie przechodzenia na emeryturę? I z tym pytaniem zwracamy się do Państwa, do widowni telewizyjnej. Można wziąć udział w sądzie SMS-owej pod numerem 7120. Czekamy na odpowiedzi, czy należy podnieść granicę wieku emerytalnego. No właśnie, a dlaczego? Ponieważ kolejny raz w tym roku nie starczyło pieniędzy ze składek, żeby pokryć bieżące zobowiązania ZUS. I budżet państwa ratował Zakład Ubezpieczeń Społecznych gigantycznym strumieniem pieniędzy. Oprócz tego jeszcze dodatkowo jeszcze pożyczali w bankach. Stąd, jak nazwać taki stan permanentnego niedoboru? Czy to jest próg bankructwa, pani Agnieszko? Generalnie rzecz biorąc, zależy w jakiej perspektywie patrzymy. Jeżeli spojrzymy... Ostatnich kilka lat tak, ale to jest wiele przyczyn po temu. Chociażby dlatego, że 2 lata temu zmniejszono składkę rentową, przez co wpływów ze składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest mniej i to wymaga większej dotacji. Natomiast w długiej perspektywie, jeżeli popatrzymy na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to według prognoz ona się będzie stabilizować, także mamy problemy, problemy wynikające z tego, co się działo w przeszłości, właśnie z wczesnym, bardzo wczesnym przechodzeniem na emeryturę, obniżaniem składek, co dało pewien, powiedziałabym, powód do zmniejszenia kosztów pracy, a zatem potencjalnie poprawienia się sytuacji na rynku pracy. Jest szereg powodów, które wpływają na dzisiejszą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale perspektywy w długim okresie są, powiedziałabym, lepsze niż dzień dzisiejszy. Mm-hmm. Czy podziela pan optymizm pani Agnieszki Chłodniewicz? Chciałbym podzielić, natomiast jeżeli patrzymy na kolejne prognozy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych publikowane w interwałach kilkuletnich, to widzimy, że Zakład stwierdza, że w najbliższych kilku latach sytuacja będzie poważna, ale za lat 10-15 się poprawi. I to jest, nie wiem, czy to jest taka kultura, powiedziałbym, umysłowa, intelektualna w tej instytucji, ale to pokazuje, że ta chęć oddalenia problemów w przyszłość. Nie ma postaw raczej, ażeby sytuacja się poprawiła bez tych kroków, o których tutaj wspomniano. Ale one są podejmowane, tak? Tak naprawdę chociażby wcześniejsze emerytury są już czymś, co odeszło w przeszłość ze starym systemem emerytalnym. Jest szereg rzeczy, które doprowadzają do tego, że system emerytalny będzie w lepszej kondycji finansowej. Zgoda, ale są co najmniej jest także kilka parametrów, które są niejako wektorem w drugą stronę skierowaną. Chociażby to, że już za parę lat wszyscy obywatele będą uczestnikami systemu otwartych funduszy emerytalnych. Nie będzie tych, którzy jeszcze całość składki płacą do ZUS-u. Kolejnym powodem, do którego ta sytuacja może się nie poprawiać, są niższe roczniki, czy mniej liczne roczniki obywateli, którzy będą za 10, za 15, za 20 lat rozpoczynali życie zawodowe. Skoro w takim razie ZUS pobiera składki, to dlaczego za każdym razem kolejny rok musi posiłkować się pieniędzmi z budżetu państwa? Wyliczyliśmy, że tylko za ostatnie 4 lata ZUS otrzymał 112,5 miliarda dotacji z budżetu. To jest 44% budżetu państwa. To są gigantyczne pieniądze. Ja się śmieję, ale sprawa jest naprawdę poważna. Przecież jakieś składki są, te składki ciągle nie wystarczają. Panie Irynauszu. Tak, no te składki to trzeba by dla uczciwości nazwać po prostu podatkiem socjalnym, ponieważ nie ma żadnej korelacji między tym, co nam zabrano przez wiele lat życia, a tym, co dostaniemy na emeryturze. Ale jest tak dlatego, że złożyło się kilka czynników subiektywnych. Do nich należą przede wszystkim zmiany tendencji demograficznych, o których mówił tutaj kolega. Po prostu więcej ludzi przechodzi na emeryturę niż wchodzi w dorosłe życie. No poza tym dłużej żyjemy na emeryturze, ale się cieszyć, no tak,
Brawo Służba Zdrowia. Tak, to należy się z tego cieszyć, ale wciąż jesteśmy młodym społeczeństwem. Na szczęście, jeżeli u młodzieży, która tutaj siedzi na widowni, nie przełamiemy pewnego złego stereotypu kulturowego i tutaj obecna panie i dziewczyny nie będą cieszyły się macierzyństwem, to ten system Panie Ireneuszu, bankrutuje każda szybciej, z tych osób, która tu siedzi w pierwszym rzędzie, poczynając od pani Karoliny Albanowskiej, przez Pawła Kulikowskiego i Joannę Potocką, te negatywne trendy, jak pan nazwał, kulturowe? Tak, zmiany, to są zmiany kulturowe, ponieważ dzisiaj mówienie są o tym... Są zaprzeczeniem negatywnych zmian kulturowych, każde z nich ma bardzo dużo dzieci. To tylko należy się z tego cieszyć. Natomiast wracając do aspektów ekonomicznych, to jest to, co już państwo mówili. Połowa Polaków w wieku produkcyjnym nie pracuje. To się zmienia po kilka procent rocznie i to jest dobra zmiana. I warto zwrócić uwagę, że przy tej kwocie, którą pan wymienił, czyli 100 kilkunastu miliardów dotacji w ciągu ostatnich 4 lat tylko. Tak, jednocześnie odprowadzono do OFE, tak na okrągło licząc, około 80 milionów. Czyli te pieniądze są, tylko one są poza systemem kontrolowanym przez państwo. O tym zaraz będziemy mówili dzisiaj. One są w systemie kontrolowanym przez państwo. OFE są przedmiotem nadzoru dosyć, powiedziałabym, silnego. Zaraz wrócimy do tego sporu. Ja wiedziałem, że OFE tutaj wcześniej czy później wyjdzie. Natomiast dzisiaj rano w jedynce pani minister Jolanta Fedak uspokajała, aczkolwiek mówiła, że jedynym ratunkiem, przynajmniej ja tak zrozumiałem tą wypowiedź, będzie wydłużenie czasu pracy. Prosimy bardzo. W tej chwili nie mamy żadnego problemu i bilansują się wydatki na bieżące emerytury. Mamy również nowy system emerytalny, który część naszej składki odkłada na przyszłość. Nie ma żadnych cudownych recept, ani metod na to, żeby w przyszłości wypłacić emerytury, poza tym, żeby większa liczba osób pracowała. A zatem zwiększamy aktywność zawodową Polaków, bo ona jest niska, zwłaszcza w wieku około emerytalnym, a także musimy się troszczyć o to, żeby na rynek wchodziły liczniejsze roczniki, czyli żeby po prostu urodziło się nas więcej. No tak, czy z perspektywy rządu można to zadekretować? Pewnie nie, natomiast warto zwrócić uwagę, że poruszamy się tutaj również, posługując się pewnymi pojęciami w tym programie, pewnym takim fałszywym fetyszem, mianowicie tym, że fundusze na emerytury muszą wyłącznie pochodzić ze tak zwanej składki, czyli podatku od pracy. Jeżeli państwo ma wypłacać emerytury, a de facto podatnicy, prawda, to powinno to robić z ogólnej kwoty przychodów państwa, a dzisiejsza metodologia odziedziczona po czasach przeszłych obciążania tym podatkiem pracy jest najbardziej szkodliwa, prawda, bo to praca powoduje, że mamy środki do podziału. Jeżeli będziemy pracę obciążali tego typu podatkami, między innymi tego typu podatkami, to oczywiście będziemy zniechęcali do aktywności zawodowej i ta blisko 48% grupa Polaków w wieku produkcyjnym niepracującej, około 30% PKB wytwarzanego w szarej strefie, czyli nieopodatkowanej między innymi na system emerytalny, jest pokłosiem fałszywej optyki pobierania pieniędzy, które później w jaskę Skarb Państwa mogłyby być wypłacane emerytom i rencistom. Mhm. Zwracam się do pani Janny Muchy. Jak to jest? Przecież ludzie płacą składki, pracując uczciwie płacą składki, prawda? Licząc, że to jest jakaś oszczędność, że to jest jakaś inwestycja w przyszłość. Przez lata tak było. Okazało się, że w latach 80. był jakiś taki wielki boom. Myśmy weszli w nowy system ekonomiczny po transformacji ustrojowej bez tych pieniędzy chyba. Ale to chyba nikomu naprawdę nie trzeba tłumaczyć tego, że funkcjonowaliśmy przez całe dziesięciolecia w pewnego rodzaju fikcji związanej z systemem emerytalnym i w tej chwili z tego powodu cierpimy. My i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji jako kraj, dlatego że w 98 roku zrobiliśmy dużą reformę emerytalną i jeśli porównamy się z innymi krajami europejskimi, mam nadzieję, że pani minister przyzna mi tutaj rację, te tak zwane koszty ukryte, czyli to, co trzeba będzie kiedyś zapłacić w przyszłości emerytom, a czego de facto nie ma w kasie państwa, w Polsce jest to stosunkowo niewielka wartość. W innych krajach te wartości są naprawdę dużo większe. Więc my jesteśmy, tak jak mówię, w stosunkowo dobrej sytuacji, co nie znaczy, że problem można lekceważyć, co nie znaczy, że to jest ważny problem i co nie znaczy, że nie musimy bardzo szybko podjąć reform związanych z aktywizacją zawodową. Bo to jest rzeczywiście ten najważniejszy, to jest klucz związany z przyszłymi emeryturami. Aktywizacja zawodowa, ale nie potwierdza pani, że ten
brzydkie słowo, że ten dług jest rolowany, jest przepychany ciągle, tak? Tak jak powiedziałam, u nas stosunkowo mniej niż jeśli porównamy się z innymi europejskimi krajami. Ja wiem, że istnieje taka modna narracja, że Polska jako jeden z niewielu krajów nie ponosi takich kosztów kryzysu, że u nas jest może lepiej niż u innych. No wątpliwe pocieszenie, skoro ciągle musimy pożyczać. No nie chciałabym, żeby to było odebrane w ten sposób, że my znowu próbuję jakby sobie przypisać jakąś tutaj zasługę. To jest zasługa rządu pana premiera Buzka i reformy z 98 roku. Ale ta różnica jest naprawdę zauważalna, dlatego że ci, którzy składają swoje składki w OFE, oni po prostu ze swoich własnych pieniędzy będą korzystali. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, powiedzmy, tak? Dzisiaj? Natomiast nie, rzeczywiście... Pod warunkiem, że ich dzieci wykupią te aktywa, które mają OFE. Jak nie będzie dzieci dobrze zarabiających, to nie będzie kto miał wykupić tych aktywów, które dzisiaj OFE lokuje albo w Skarbie Państwa, albo na rynkach spekulacyjnych. Za chwileczkę do tego wrócimy.